Witam was, moi drodzy, jestem Siegfried Q. A to są pierwsze wrażenia z gry, a tak właściwie z dema gry Spec Ops The Line. Aha, mam blokowane tylko dwa poziomy trudności. No to ten drugi weźmiemy, żeby nie było za łatwo. Widać flaga amerykańska chyba troszkę do góry nogami. Świat wydaje się troszkę rozwalony, ale co tam? Zobaczymy, jak demko się sprawdza i czy w ogóle zapowiada ciekawą grę, czy nie bardzo. Chyba w Action Stone nie widzimy jej reklamę, czy coś. Nie, na pewno jeszcze nie czytałem o niej. Jakieś helikoptery się naparzają ludzie, ale jak wygrać, a nie filmiki oglądać. No nic, nie da się, trudno. O! Ciężki karabin będzie, już coś się dzieje. A, loading. Got him! Was it the last of them? I see him! Wow. Nie, to mi się przegrzewa czy coś? Troszkę dziwny minigun, który się nie przegrzewa, nic takiego. Na początku widziałem informację. Wiecie co, zastanawiam się, czy to nie jest jeszcze za głośno. Na początku była informacja, że to jest tylko na potrzeby dema. Dobra, może dwójeczka. Na potrzeby dema i że tego ponoć nie będzie w pełnej wersji gry. Zobaczymy. O, może to czerwony miałem jeszcze raz. O, chyba tak, bo wybuchł. Wow, troszkę przycina. Czyli nie wiem, czy to jest kwestia wymagań, czy optymalizacji silnika. Bo teraz wygląda, jakbym miał trochę przypalone za prawym uchem, nie wiem. Demolujemy jakieś budynki tam pod słońce. No mam wrażenie, że to bardziej oskryptowane niż rzeczywiście walka, ale dobra. Wow, wybuch. Możliwe jest jedną grę. Troszkę przycina założyłem przy przełączaniu się między dułem a wyłączeniem. Znaczy nie za każdym razem, ale czasami. Oh shit! That what I think it is? Yup! Sam's going fucking fast! So get us out of here! Now we need guys on our ass! Then take us in! Into the storm? Are you nuts? Guess we'll find out! Uuu, rozwalałem ludzi. O, go, wybuchaj. No wybuchaj, nakazuję ci. O nie, tak blisko mnie! Spadaj. Dobra, właśnie wylecieliśmy w burzę piaskową. I bohater właśnie powinien oślepnąć i się udusić. I coś wybuchło. No, wstęp całkiem ciekawy. Teraz się zapowiada tak Gearso podobno, że tak powiem. Chociaż nie wiadomo, bo wydawało mi się, że w tej grze powinien być widok jednak z oczu, a nie zza pleców, ale... Nie narzekam, ja tam lubię TPS-y. Wcześniej. Press Enter to skip. Tak jest, chcę skipnąć. Zacznij. Nie, jeszcze raz chcę skipnąć. Sorry, że tak przewijam, ale nie interesuje mnie jakoś fabuła. A, bardziej, dobra, co tu mam? Na E zmieniam broń, mam pistolet i karabin. Celownik troszkę dziwny, powiem wam. Oczywiście standardowo na spacji. Biegamy i się chowamy. Mouse 2 to aim. Na scrollu coś robię? Nie, na scrollu ani klikanie, ani przewijanie scrollu nic nie daje. Dobra, na numerkach również nic się nie dzieje. A na shifcie vault, okej. Okay. Coś robię na kółnie. Z, X, C, V, F, R. No na R pewnie przeładowuję, tak więc. Co? Spacebus Rappel. Spacebar, kurde, komenda taka... Ej, to ciekawe, czy tu jest taka kooperacja dla trzech graczy, powinno w sumie być. To by była fajna rzecz. Przy tym, że nie sprawdzałem w ogóle, po nagraniu sprawdzę, czy kooperacja jest. Ciekawe, czy mogę moich kolegów zabić. Ale nie będę chwilę sprawdzał. Dobra, ale ruszmy dupy, panowie, bo na razie. W ogóle wygląda taki troszkę post-apokaliptystyczny świat.
Tak przynajmniej trochę. Na Hulk Shield, żeby walczył to poruszenie się. Leave it alone. No one's out there. And what the fuck are we doing here? Właśnie, co my tu robimy do cholery? Are you taking his side now? When he's right, he's right. Niedobrze. Przewiduję. Nie wiem czemu, ale się boję, że teraz się do mnie wyki zombiaki czy coś. Ale zlagowało. Think of it as a paid vacation. Well, for future reference, I prefer to be one sexy lady dead body ratio. Lugo, do you ever actually hear the shit coming out of your mouth? No, I do not, sir. I find a na kontrolu kucamy, dobra. No tak, tego nie sprawdziłem. You know, it does feel like we're being watched. Good. This is Colonel John Conrad, United States Army. This looks like the place. No, nie wygląda jak trupy z kolei. No i co teraz? A, co to jest? It's a distress beacon, but it ain't military. Someone built this out of spare parts. Any idea who? No, not a fucking clue. Panowie, chodźmy dalej. Zajrzy tu? Walker, you better come see this. Oh, fuck. That's putting it lightly. Oho, chyba kolega jakiś po fachu w każdym razie. Body looks fresh. It is. Even worse, he's 33rd. Who did this? 33rd kompania pewnie, tak, czy coś takiego. Well, that doesn't answer the question. Don't worry. I think we're about to find out. O, to jednak nie były trupy. Udawali. Martin Walker. We're looking for survivors. Why? So you can kill us too? Farsi Nunji, my government's under my rights. You speak Farsi? Maybe we can understand each other better. I got in Torim half Bezanim. Good call, Lugo. This could go south real fast. Shit. Czarno to widzę. Who's comes to show Shinaki wins? Might give us an advantage. The damned? Hey! You need the damned 33rd? Oooooooh! Chodźcie przydale. A ten został. Miało coś. Bardzo gramy się nawet podoba na razie. Znaczy przyjemnie się gra, przyjemnie się porusza. Wow, wow, wow. Gdzie, po lewej, gdzie? A, tutaj! Tam mam 3 stun komend. Tam komend po prostu. Cokolwiek to znaczy, dobra, się nie powinien się schować. Mam nadzieję, że jest odnawialne HP, tak jak w wszystkich grach. Według standardu. Celowanie bardzo takie przyjemne. Nie ma jakiegoś takiego brzydkiego odrzutu jak to w niektórych grach. Czy w ostatnim snajperze Ghost Warrior, którego ostatnio gram. W ostatnim snajperze. No nieważne, wiadomo co chodzi. Takie trochę Gearsy w troszkę innych klimatach, bym powiedział. I takie bardziej współczesne, no bo jak widać... ...zwymyki. Hall? Sniper, uuuu, wybuchu. Tak mówię, no przypomina trochę Gearsy w klimatach... Za parę lat, czy parę dziesiąt, parę set, no parę dziesiąt lat, nie wiem. I to najwyżej, biorąc pod uwagę, że tu nie widzę jakiejś super nowoczesności broni. Ale walimy w ludzi. W jakiejś apokalipsie, tak? Jakby ludzi było i za dużo jeszcze, to jeszcze się muszą wyżynać, jak żeby inaczej. O, dostał zęby. O, ho, execute, rzeczywiście prawie w Gearsach. No właśnie, też myślałem, że ratujemy ludzi. Ciśmy my dalej. Wow! Animacje mi się podobają, biegnie i takich ślizg bierze. Jakieś źle to było. Nie ma magazynku. O kurczę, nie mam już magazynku. Szkoda, że nie mam tego wykrzyczonego limitu.
O. No wiecie co, nie pogardziłbym jakąś... O, zaraz, znalazłem, widziałem, znalazłem broń. No bo ja, a nie, dobra, mam licznik. Osobnie tłuczenie amunicji, osobno... A jak się skradam, haha, fajnie, że gdzieś... Słap. Tra-ta-ta-ta-ta! O, beczułka. Ale ten wybuch nie był jakiś taki efektowny. Nie wiem, czy ta gra ma multi, chyba się... W ogóle poczytam trochę, tak ściągnąłem demko, co jakiś czas przyglądam dema na Steamie. Trafiłem na to, więc ściągnąłem. Powiem wam, że na razie gra mi się przyjemnie. Nie, nie chcę Uzika. Dobra, omijamy to. Alpha, if you can hear me, we're approaching your position. Thank fucking Christ. I think Martin's dead. Are you hurt? Is anyone else with you? There's four of us. We're okay, but we're running out of ammo. Can't keep them back for much longer. Okay, stay cool. Dobra, czyli idziemy pomóc jakimś żołnierzom, tak właściwie. No oczywiście przewijałem wszystkie filmiki, więc nie wiedziałem co się dzieje, tak z fabularnego punktu widzenia. Ale ponieważ to demo, a w demo chcemy wyciągnąć przede wszystkim esencję z zabawy. Equip Sniper, co to jest? A, Silencer, kurde, przeczytałem Slicer i myślę, kurde, będę coś ciął. A tu tłumicie? Ach, tu nie mogę wejść. Kurlać też się nie da, czego mi trochę brakuje, tym bardziej, że w Gearsach to było. Ale po cichu tu ich zdejmujemy. Ej, to mi się podoba. Tłumik poprosimy. Śmiertelny strzał w plecach. Uuu. O, dobra, myślę, że tłumik już mi się nie przyda. A jak wiemy, tłumik troszkę zmniejsza zasięg i siłę pocisku, tak więc... Kurczę, pistolet jakiś taki słaby się... Uuuu, RPG. Dobra, załatwienie tego. Fajnie, że moi koledzy, że tak powiem, też są użyteczni, bo w niektórych grach zauważyłem, mamy tę kompanię swoją, tam kolegów z oddziału, którzy tak właściwie guzik robią. Są bezużyteczni, strzelają ślepakami chyba, tutaj na szczęście tego nie ma. Jak widzę, też potrafią kogoś zdjąć. Czemu idziesz w moją stronę, głupku? Jedyne czego mi na obecną chwilę brakuje to jakieś granaty. Tam jeszcze jeden był, ale nie wiem teraz czy on padł czy się schował. O, headshotik. Genialnie, dobra, idziemy dalej. Niestety nie znalazłem amunicji do karabinku, więc... O, może, ale może postrzelamy z AK. Zobaczymy jaka będzie do was AK, dobra. Tutaj zdejmiemy tłumik. Ponieważ jak widać nie będzie mi potrzebny. O, AK ma trochę większy odrzut, ale to nic. Do tego przynajmniej mamy jakąś amunicję. Wow! Zginąłem! Ho ho! Kto by się spodziewał? You died! Oh no! Ale to nic! Dobra, powiem wam, że gra mi się nawet podoba. Będzie trzeba dowiedzieć się. Wydawało mi się, że jeszcze premiery nie było tak właściwie, więc możliwe, że to jest demo przedpremierowe. Dokładnie nie wiem. Ale powiem wam, że trzeba się dowiedzieć, czy gra ma kooperację. Multi? A tu widzę, lufa ci wystaje ziom. Tak, kooperację, multi, cenę i powiem, że można się zastanowić nad kupnem tej gry. O, tu nam trzeba. O, tu jest dalej. Jeszcze ktoś? Rozmieniamy magazynek. Tutaj tak. O, tu moi koledzy. Nie, no, a wy świnie. Shit, got a hostage situation. I calm down and let him go.
Hurry up, Walker. Better act fast, Walker, or he's dead. O, uratowałem kolegę. Nie no, przeżył, czemu się przewrócił? A dobra, to z wrażenia po prostu. Jejku, już się nerwować. We're here to help. Just stay with me, all right? Forget me. Doug McPherson. Try to find him. We will, but I need you to tell me where they took him. They took him. Do gniazda? Nest, all right, good. And what about Conrad? Is he still alive? God damn it. Lugo, mark the body. Dobra, kapa. Dobra, olewamy filmiki, gramy dalej, chyba że to już koniec dema. Co by mnie jakoś chyba nie zdziwiło, biorąc pod uwagę długość dem w ostatnich czasach. Tak, to już jest filmik końcowy. Z jakiejś przyczyny jest bez dźwięku. O, jeszcze nie. Ej, mam granaty, jak się rzuca granatami? Opcja. Ej, trochę tu jasno. Wow! Jaki widok. Prawie jak w Inversion. Hehe. A chapter 5, tak? Czyli taki trochę fast forward. Przewijanie do przodu. Signals coming from down there. Way down. 33rd's dangling a long line. Time to reel it in. Może założymy tłumik? Tak na wszelki wypadek. Tak, tak, gołymi rękami po linie zjeżdża. No na bank, nie w tej bajce chyba. Dobra, ej, ale ja chcę granatę rzucić jeszcze. Czego się tak drzecie? Właśnie chciałem to zdjąć po cichu. Od R, żeby będzie granaty. I żeby amunicję, super. Shotgun? Shotgun. Cover me, I'm reloading! Cover me, I'm reloading! Ciekawe, że to shotgun jest tłumik. Dobra. That's what I'm talking about. Oh fuck. No i zlamiłem. Ale to nic, to nic. Ciśniemy dalej, póki demo trwa. Myślę, że przejdę z wami demo. Oczywiście zachęcam was również do sprawdzenia go, pobrania na Steamie i w ogóle. Może być co najmniej interesujące. Co to jest? A, to jest amunicja do karabinku. Ale na R podnosimy tu. Ojejku, na R podnosiłem, ciągle na E klikam. Kurczę blada. No dobra, go, go, go! Chłopaki, lecimy. Coś inni żołnierze, tak? No dobra. Swoją drogą ci już nie wyglądają na jakichś tych Arabów czy coś, tam ci wyglądali tak, teraz ci wyglądają bardziej na innych Amerykańców, więc atakamy. Ała, ała, ała. Jeszcze tam ktoś został? Granacik? Mogę rzucić? Zaraz, jak się rzuca granat? Czemu mi nie było żadnego samouczka do granata? To niesprawiedliwe. Bam, 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 bam. Aim mode, kamera, bla, 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 bla. Toggle secondary, fire, mini. Next grenade type i previous grenade type. A, jest cool. O, fuck, dla mnie. O, jak się zachwiał. Fajnie, że stracił równowagę. Równowagę tak biegł. Fajna rzecz. I to wyglądało w sumie jakby to było odrzutu granatu, odrzutu granatu, tak więc ciekawostka. Dobra, UMP mnie interesuje, cicho tam.
O, dzień dobry pan. O. Czyli generalnie tłumik mógł zdjąć w sumie, bo nie jest mu niczego potrzebny. Wow, lipa, że nie można się jednak przytulać tak jak w Gearsach, bo to tam jednak dawało możliwość ucieknięcia z pola rażenia. Tutaj tego nie ma. Co mi strzela za cholerę? Ale z drugiej strony takie niemożliwość przeturlania się daje, wymusza na nas bardziej taktyczną grę i chowanie się. I kończy mi się amunicja na karabinku. Ach, tam jest przejście, dobra. Lecimy. A mu chuj, co? Shotgun, to shotgun. Cholera, ale to... No tak, jest zapomniałem, że mogę z zasłony strzelać. To się niestety świetnie sprawdza. Nie, nie chcę umierać, bo będzie znowu szara, drugi raz umrzeć. O! No ciągle zapominam, że jednak w Gearsach ten rozrzut był trochę więcej. Znaczy rozstrzał, tak będę nazwać. A, sobie. Dobra, dobra. Powiem wam, że mi się nawet podoba, co to? Wow, pierwsza gra, w której tak zwany intelligence, to nie są laptopy, tylko... O, co to było? Oho. W której intelligence to nie są laptopy, tylko ten... papierki. No ziomy, zjeżdżamy. Jej, daleko jeszcze. Ach, profesjonalnie się spuściłem. Snajperzy gdzie? Sniper rifle here. Could be useful. Scout tactical. Dobra, na razie to w takim razie karabinu się pozbędę. A, wybieram zooma tutaj, o, zanim go włączę, ciekawe. Szkoda, że nie mogę snajper. Znaczy, bo chciałem na C kliknąć, żeby tłumik założyć do snajperki. Ała. O, co za głupek tak sobie stał. Dzięki chłopaki, ktoś mi właśnie uratował dupę. Jestem z was dumny. A, tu jest taki mostek. Prowizoryczny. Dropuj się tam. Go, 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 go. No się słyszę helikopter, trzeba spieprzać. Wow, kto mnie strzela? Wow, you died. Ej, fajnie, no animacja jest taka, że się na tej barierce położył. Kurde, podoba mi się ta gra, powiem wam. W ogóle nie spodziewałem się, że mi się spodoba. Myślałem, że to będzie raczej taka... Kojarzy mi się z jakimś starszym tytułem i właśnie myślałem do tego, że będzie taka średnia, tak jak ten starszy tytuł. To już nawet nie pamiętam, z czym to mi się kojarzy. Haha. Też z jakimś spec-option chyba. No biegnij do cholery. O, go, 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 go. Zastanawiam się, że to nagranie z pierwszych wrażeń jest chyba troszkę za duże, za długie. Więc zaraz nie zakończymy. Co, wpuszczacie tutaj zioma do naszego obozu? Tam trochę daleko ten ziom. Wow, wow, wow. Ale mu się buja srobi. Wow, 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 wow. Zginąłem, ha! Dobra, myślę, że w tym momencie zakończymy pierwsze wrażenia, tak czy siak, zachęcam was do sprawdzenia gry, a ja, i ewentualnie możecie powiedzieć, czy interesowałby was gameplay z tej gry na moim kanale.
Aczkolwiek przyznam, że raczej bym był skory do tego, gdyby była opcja kooperacji. No ale zapraszam was do testowania gry, wypowiadania się na temat serii i co tam jeszcze. Haha, trzymajcie się i do następnego. Hej! Jeszcze do was wracam z małym podsumowaniem. Co mi się do tej pory nie spodobało? Zakładam, że to jest spowodowane demem, ale w przerywnikach filmowych nie mam dźwięku. To, że nie mam turlania, też mnie jakoś irytuje. Fajne jest to, że nasi sojusznicy współpracują jak najbardziej. Słyszymy, jak wykrzykują do siebie komendy, strzelają, mogą paść, mogą zabić przeciwnika, to jest też fajne. Wtedy wydajemy też komendy, jak padną, żeby się podnosili, więc to też jest bardzo na plus. Ogółem gra mi się jak najbardziej spodoba. Przyznam, że zastanowię się nad kupnem jej. Zobaczymy, w jakiej cenie będzie w ogóle. Was również zachęcam do sprawdzania tego dema na Steamie i wypowiadania się w komentarzach, co sądzicie o grze. Jeszcze raz, to było na tyle. Trzymajcie się i do następnego. Hej!